goście, drodzy uczniowie, rodzice, serdecznie witam na inauguracji nowego roku szkolnego 2005-2006. Witam w nowo otwartym budynku gimnazjum w Karpaczu. Pozwolicie Państwo, że poproszę o zabranie głosu osobę, która przez co najmniej ostatnie 2 miesiące nie wychodziła z tego budynku, która doglądała wszystkich prac, która osobiście wiele prac wykonywała. Szanowni Państwo, pani dyrektor gimnazjum w Karpaczu, Maria Supeł. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły oraz zaproszeni gości. Dzisiejszy dzień jest dniem niezwykłym. Po wakacyjnej przerwie wracamy do szkoły, ale to normalna kolej rzeczy. Niezwykłość tego dnia polega na tym, że marzenia stały się rzeczywistością. Mamy własny, nowo wybudowany budynek. Wprawdzie w czerwcu, kiedy rozstawaliśmy się na wakacje, sądziliśmy, że tak będzie, ale cień wątpliwości pozostawał. Zastanawialiśmy się, czy się uda. I udało się. I z tej okazji, właśnie otwarcia tego nowego budynku, z okazji inauguracji roku szkolnego 2005-2006 pragnę serdecznie powitać pana Andrzeja Pawluszka, członka zarządu. Serdecznie witam panią wizytator Jolantę Jaworską. Serdecznie witam starostę Jeleniogórskiego, pana Jacka Wodyna. Witam serdecznie przewodniczącego oświaty przy Radzie Powiatu, pana Zdzisława Gasza. Pana dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia, Kazimierza Raksę. Panią Lidię Zagorską, zastępcę dyrektora. Witam również serdecznie dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki, pana Wiesława Dzierżbę. Witam pana Ryszarda Brecha, członka zarządu powiatu. Jest mi ogromnie przyjemnie przywitać pana burmistrza miasta Reichenberg, pana Andreasa Bera. Witam również przewodniczącego Rady Miasta Reichenberg. Witam inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, pana Lesława Mandrata. Proszę Państwa, witam przewodniczącego Rady Miasta, pana Józefa Kołodzieja. Burmistrzów Miasta, pana Bogdana Malinowskiego i Ryszarda Stachowskiego. Serdecznie witam radnych miasta Karpacza, panią Violetę Deleczennik, panią Irenę Seweryn, Jana Zbyszyńskiego, Dariusza Janiszewskiego, panią Annę Kozik, Mieczysława Kalicita, Dariusza Stopa, pana Roberta Szczepaniaka, Lucjana Szpilek, w tym momencie jedną z ważniejszych osób, bo skarbnika gminy, panią Krystynę Kajkowską-Leczkę. Proszę Państwa, nie mogę zapomnieć o wykonawcach tej
tego przedsięwzięcia. Witam projektantów, państwa Wrażynę i Robert Futterhändler, pana Jarosława Chmatyka. Proszę państwa, witam również panią Elżbietę Sadlak, która w poprzednich kadencjach po prostu zapoczątkowywała tenże projekt zamysł. Serdecznie witam. Witam oczywiście inspektorów nadzorów, którzy ciężko pracowali, doglądając tejże inwestycji. W osobach pana Jarosława Majewskiego. Oczywiście witam pana komendanta Straży Granicznej Kazimierza Nierzy. Komendanta Policji Damiana Gała. Komendanta Straży Miejskiej pana Tomasza Karolicy. Witam serdecznie księdza proboszcza Zenona Stonika. Pastora Edwina Piecha. Niezmiernie miło mi jest przywitać Radę Rodziców z przewodniczącym w osobie pana Mirosława Dymitruta. Jak zwykle niezawiedni. Witam byłych i obecnych wszystkich dyrektorów placówek naszego miasta oraz dyrektorów z miejscowości Ościennych. Serdecznie ich witam. Proszę państwa, witam sponsorów, darczyńców oraz wszystkie osoby, którzy byli życzliwi w szkole. Serdecznie raz jeszcze wszystkich państwa witam. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Całość, baczność! Poczet sztandarowy wystąp. To hymn. Dziękuję państwu. Szanowni państwo, po tej uroczystej chwili pozwolicie, że poproszę o zabranie głosu człowieka, dzięki którego determinacji, uporowi, ogromnej pracy budynek udało się oddać w terminie. Szanowni państwo, przed państwem burmistrz miasta Karpacza, pan Bogdan Malinowski. Drodzy uczniowie, szanowni nauczyciele, rodzice, drodzy zaproszeni goście. Przed kilkoma laty uczestniczyłem w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu budowy szkoły podstawowej w Karpaczu. A dzisiaj mogę jako burmistrz miasta Karpacza brać udział w tym ważnym wydarzeniu dla społeczności naszego miasta. Po 7 latach starań, wytężonej pracy oraz, co ukrywać, olbrzymich nakładów finansowych poniesionych przez miasto, 1 września 2005 roku
uczestniczymy w uroczystym otwarciu nowego budynku Karpaczańskiego Gimnazjum. Nasi gimnazjaliści rozpoczną naukę w komfortowych warunkach. Wierzę, że ten nowy budynek wraz z nowoczesnym wyposażeniem sprzyjać będzie uczniom w uzyskiwaniu, tak jak do tej pory, ponadprzeciętnych wyników z egzaminów sprawdzających, a nauczycielom ułatwi pracę. Chyba nigdy w historii miasta Karpacza nie zostało tak sensownie wydanych ponad 1,5 miliona dolarów. Wiele dyskusji, czasami bardzo trudnych, towarzyszyło podejmowaniu decyzji o przeznaczeniu środków na inwestycje związane z oświatą. Jednak zawsze zwyciężyło dobro naszych dzieci. Mając na uwadze racjonalne przesłanki, tak naprawdę decydowano sercem. A efekty tych rozstrzygnięć możecie Państwo sami zauważyć teraz lub w najbliższej przyszłości. Cele wychowania i kształcenia najlepiej zostały zawarte w starej greckiej maksymie Kaios Kagatos, piękny i dobry. Wierzę, że nowy budynek gimnazjum oraz sprawdzona kadra pedagogiczna zapewni właściwy rozwój intelektualny i moralny naszej młodzieży. Jednak prawidłowe wzrastanie młodego człowieka nie może odbywać się bez zapewnienia możliwości właściwego rozwoju fizycznego. Dlatego jest mi szczególnie miło, że dzisiaj mogę Państwa poinformować, że decyzją Rady Miejskiej Karpacza rozpoczęta została procedura przygotowania budowy pełnowymiarowej hali gimnastycznej. Obecnie jesteśmy na etapie rozstrzygnięcia przetargu na dokumentację. Mam nadzieję, że w niedługim czasie uda się zrealizować tę inwestycję. Wierzę w życzliwość sprawdzonych do tej pory przyjaciół Karpacza, którzy zresztą zaszczycili nas swoją obecnością w dniu dzisiejszym. Nie zapominamy również o przyszłych uczniach tego gimnazjum. Każdy z nas może na własnych oczach przekonać się o skali robót remontowych, które zostały zrealizowane w ostatnim czasie na terenie szkoły podstawowej. 1 września 2006 roku chcemy oddać do użytku wyremontowany i unowocześniony budynek miejskiego przedszkola. Wierzę, że uda nam się tego dokonać. Wysokość nakładów na inwestycje związane z oświatą jednoznacznie wskazują, jakie wartości są najważniejsze dla karpaczańskiej władzy samorządowej i samej społeczności. Ale szkoła to nie tylko mury, ławki, komputery, ale również, a przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Nauczyciel i uczniowie. Przez kilka ostatnich lat przyszło Państwu pracować w trudnych warunkach. Wszyscy doceniamy Wasze starania. Puchary, dyplomy, nagrody, które w tych latach zostały zdobyte przez karpaczańskich gimnazjalistów, są tego wymiernym efektem. Ale najbardziej cieszy mnie to, że nasze gimnazjum cieszy się coraz lepszą renomą, a uczniowie z sąsiednich gmin chcą do niego uczęszczać. Jest to najlepsza z możliwych ocen, jakie może Wam wystawić lokalna społeczność. Jest efekt uznawanych przez Was wartości, którymi kierujecie się w codziennym życiu i pracy zawodowej. Pani dyrektor, drodzy nauczyciele, dziękuję.
Panie Burmistrzu, dziękujemy za te serdeczne, ciepłe i mądre słowa, jak również dziękujemy za ogrom pracy włożonej przy budowie tego gimnazjum. Drodzy Państwo, poproszę o zabranie głosu przedstawiciela nadzoru pedagogicznego, kuratorium, Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, panią wizytator Jolantę Jaworską. Witam Państwa serdecznie. Mam niewątpliwą przyjemność odczytać list Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty skierowany do Państwa. Burmistrz Karpacza, dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie, rodzice gimnazjum w Karpaczu. W historii każdej szkoły wydarzenia trwałe wpisują się w księgę dziejów. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2005-2006 w nowym obiekcie dowodzi troski i zaangażowania władz Karpacza w tworzenie młodemu pokoleniu odpowiednich warunków do nauki. Wyrażam nadzieję, że dzisiejsza uroczystość rozpoczyna nowy etap działalności szkoły, pozwalający na rozwój twórczych postaw nauczycieli i podejmowanie nowatorskich poczynań. Jest mi niezmiernie przykro, że nie mogę wziąć udziału w dzisiejszej uroczystości. Mimo to razem z Państwem cieszę się, że działania w zakresie poprawy bazy dydaktycznej zostały wieńczone sukcesem. Dolnośląski Wicekurator Oświaty, dr Sylwester Urbański. Dziękuję bardzo. Przed nami kolejny podniosły moment. Poświęcenie szkoły. Bardzo proszę proboszcza parafii księdza Zenona Stonia o dokonanie poświęcenia szkoły. Również proszę pastora Edwina Pecha. Bardzo proszę o powstanie. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bojaźń Boża jest początkiem wszelkiej mądrości. Z pokorą błagajmy Boga, aby nam pozwolił umysłem poznać to, co prawdziwe i słuszne, i w tym postępowaniu to zachować. Panie nasz Boże, Ty nas tak bardzo umiłowałeś, że zostaliśmy nazwani Twoimi dziećmi i nimi jesteśmy. Spraw, abyśmy także dzięki ludzkiej wiedzy dokładniej poznawali nasze powołanie i wypełniali je w życiu. Ciebie prosimy. Ty w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, dałeś nam wzór nowego człowieka, który wzrastał w latach w mądrości i łasce. Spraw, abyśmy czyniąc postępy w nauce i w pracy nad sobą, rozwijali także życie dane nam przez Ciebie. Ciebie prosimy. Z Twojej woli jedni pomagają drugim w rozwoju pełnego człowieka. Spraw, aby nasi nauczyciele i wychowawcy, obdarzeni Twoim błogosławieństwem i napełnieni Twoją mądrością i wszelką łaską, pobudzali nas także do troski o wspólne dobro narodu i ludzkości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ty jesteś źródłem i obrońcą godności człowieka. Spraw, aby wszystkie dzieci na świecie mogły otrzymać dar zdrowego wychowania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże Wszechmogący, wysłuchaj łaskawie nasze modlitwy i spraw. Niech w tym domu przeznaczonym do wychowania i kształcenia młodzieży oraz rozwoju nauki, uczniowie i nauczyciele, przeniknięci słowami prawdy, dają świadectwo życia chrześcijańskiego i z całym sercem trwają w jedności z Chrystusem, nauczycielem,
który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan Bóg wszelkiej mądrości, niech nam ukaże swoje drogi. Chrystus odwieczna mądrość, niech nas nauczy słów prawdy. Duch Święty, wiekuista światłość, niech zawsze jaśnieje w naszych umysłach, abyśmy uczyli się tego, co prawe i dobre, i czynem potwierdzali zdobytą wiedzę. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech stąpi na was, na to miejsce i pozostanie na zawsze. Amen. Będzie dobrze. Bardzo dziękuję proboszczom naszych miejscowych parafii. A w tej chwili poproszę przedstawicieli władz samorządowych, pana przewodniczącego Rady Miasta Józefa Kołodzieja i pana burmistrza miasta Karpacza Bogdana Malinowskiego o wręczenie symbolicznych kluczy do szkoły pani dyrektor Marii Supeł, a bezpośrednio po wręczeniu kluczy proszę o odsłonięcie tablicy pamiątkowej, która zawiśnie w holu budynku szkolnego. Bardzo proszę. Wszyscy absolwenci, uczniowie, przyszli uczniowie będą z dumą spoglądać na tą tablicę, bo wyszli z gimnazjum z Karpacza. Drodzy Państwo, w tej chwili zabierze głos gospodarz gimnazjum Karpacza, pani dyrektor Maria Supeł. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, nauczyciele, rodzice. Znana myśl, koniec wieńczy dzieło, jest najbardziej adekwatna do dnia dzisiejszego. Dziełem tym jest właśnie ta szkoła. Burzliwe były dzieje tego przedsięwzięcia i nieco początkowe inne zamiary. Należy sięgnąć pamięcią do roku 1997, kiedy to zrodziła się myśl o rozbudowie szkoły podstawowej. I dlatego też w 1998 roku powstały mury tego budynku. W roku 1999 wprowadzona reforma oświaty powołuje do życia gimnazja. Zapada decyzja na szczeblu lokalnym, że to dobudowane skrzydło do 1000-latki będzie przeznaczone na gimnazjum. Natomiast my do czasu ukończenia budowy zajmujemy drugie piętro szkoły podstawowej. W związku z tym pojawiły się problemy, które były natychmiast rozwiązywane, bowiem warunki lokalowe były trudne ze względu na to, że było brak pomieszczeń zarówno lekcyjnych, jak i dla administracji, dla obsługi. Nauczyciele dokładali wielu starań i stanęli na wysokości zadania. Mimo trudności realizowali ambitne programy nauczania i wychowania, za co należą im się szczególne słowa uznania i podziękowania. Uczniowie musieli mieć stworzone warunki do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności.
Uczestniczyli w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Działali w kołach zainteresowań, klubie europejskim, kole PCK. Zdobywali nagrody i trofea, które będą ozdobą tego budynku i zostaną wyeksponowane. Za co im serdecznie dziękuję. Dziękuję im również za wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na nowy budynek. Zdaję sobie sprawę, że wiele poczynań nie mogłabym zrealizować bez pomocy i wsparcia rodziców oraz ludzi życzliwych w szkole. Za co również serdecznie Państwu dziękuję. Ponieważ nic tak nie przynosi powodzenia jak sukces, uważam, że wybudowana szkoła jest sukcesem, ogromnym sukcesem zbiorowym wielu ludzi. I szczególne podziękowania kieruję do władz samorządowych Karpacza, tych byłych i obecnych. Dziękuję panom burmistrzom, Bogdanowi Malinowskiemu, Ryszardowi Rzewczyńskiemu. Dziękuję Radzie Miasta, na ręce pana przewodniczącego Józefa Kołodzieja składam serdeczne podziękowania wszystkim radnym miasta. Dziękuję staroście jeleniogórskiemu panu Jackowi Włodydze, który nigdy nie zapominał o naszej szkole. Dziękuję władzom oświatowym Dolnośląskiego Kuratorium. Dziękuję panu Andrzejowi Pawłuszkowi, członkowi zarządu województwa dolnośląskiego. Proszę Państwa, trudno zapomnieć o twórcach, czyli projektantach. Państwu Futterhänder, Grażynie i Robertowi, panu Jarosławowi Chnatykowi, wykonawcom, inspektorom. Dziękuję, proszę Państwa, nie sposób wymienić wszystkich z imienia i nazwiska. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy złożyli swój wkład, ażeby ta szkoła zaistniała. Mamy nowy, piękny budynek, który stoi przed nami otworem, a my wchodzimy do niego z nadzieją, że już wiele problemów jest poza nami. Ale również wiemy, że musimy osiągać jeszcze lepsze wyniki w nauczaniu i wychowaniu. Mam nadzieję, że szkoła ta będzie chlubą miasta, a czas spędzony w niej nie będzie tylko upływał przyjemnie, ale przede wszystkim pożytecznie i bezpiecznie. I z taką nadzieją wchodzimy do tego budynku. Dziękuję. Proszę Państwa, to były tylko słowa, a na potwierdzenie tych słów króciutka prezentacja to będzie namacalny dowód tego, co się działo w naszej szkole. Proszę Państwa, jak mówiłam, budynek, który powstawał w 1957 roku. Kolejne etapy, stolarka okienna, dach. Potem jest przerwa, ale życie szkoły dalej się toczy. Jesteśmy organizatorem wielu imprez, wielu uroczystości. I to jest między innymi pasowanie klas pierwszych. Kolejne roczniki. Język. Konkurs języka niemieckiego, wdrażane programy, rok europejski. W następnym roku, to jest 2002, rok regionalny pod hasłem Karpacz, nasze miasto. To wszystko opracowywali nauczyciele wraz z młodzieżą. Jelenia Góra, konkurs ekologiczny, gdzie również nasza młodzież wraz z nauczycielem uczestniczyła. I to słynna nasza Waliguriada. To imprezę prowadził tu obecny rodzic, były nauczyciel, był dyrektor szkoły, pan Jacek Klimusia. Zaraził nas twórczością Andrzeja Waligurskiego. To były kolejne edycje, 2000 rok, drugi, 2003. Nie udało nam się zrobić w 2004, ale z powodu właśnie takich, a nie innych warunków, jakie tutaj mieliśmy, remont szkoły, generalnej szkoły podstawowej, to jest cysto szklane na życie praktycznie. Też bym tak chciała.
A to w nagrodę pojechaliśmy, ja się młodzież nasza, która uczestniczyła w Alimowiadzie, do Państwa Kudów Teatru naszego w Michałowicach zostali zaproszeni. To już kolejny rok, proszę Państwa, otwarcie Klubu Europejskiego, który bardzo prężnie działa przy naszej szkole. Otwarcie kopniakiem, takie mieliśmy lewo, czyli mocne wejście do Europy. Dzień wiosny w Europie. Czasem też się potrafimy zabawić na Dzień Makarowicza. Bawimy się na Dzień Dziecka. To są kolejne imprezy organizowane z okazji właśnie Dnia Dziecka, Dnia Sportu. Karta armaturowa, która młodzież w naszym gimnazjum może zdobywać. Raz manewrowy. Jasełka, coś dla ducha, ale też będzie coś dla apteka, poprzez którym się już jest religia. Czasem, proszę Państwa, robimy rzeczy pożyteczne, jak sprzątanie. I to jest sprzątanie ziemi, w której nasza młodzież rokrocznie uczestniczy. I tutaj całe nasze życie sportowe. Proszę Państwa, gimnazjum w Karpaczu osiąga duże sukcesy. Powiem tylko, że od 2001 roku w współzawodnictwie powiatowym szkoła, czyli gimnazjum, zajmujemy czołowe miejsce, pierwsze, już innego nie ma, więc stajemy na najwyższym poziomie. Uczestniczymy w imprezach, ale również i organizujemy. Organizujemy mistrzostwa powiatów indywidualnych w biegach przełajowych, w narciarstwie alpejskim, w snowboardzie, w narciarstwie klasycznym. I te imprezy cieszą się dużym powodzeniem. Na naszych imprezach, to są biegi przełajowe, indywidualne biegi przełajowe, na którym byli obecni pan starosta, pan przewodniczący, ale to piwo Okocim to nie wy. Nie wiem, czy może przywieźli ze starostwa, to na pewno nie wy. Proszę Państwa, wdrażamy programy, ale również piszemy egzaminy. Mogę tylko powiedzieć, że nasi gimnazjaliści co roku po prostu osiągają wyniki powyżej średniej województwa. Tutaj już kieruję słowo w stosunku do nadzoru patologicznego, że raz jedyny w pierwszym roku, jak gimnazjum pisało, mieliśmy z części przyrodniczej poniżej, a tak to jesteśmy powyżej. To jest nasza strona internetowa, na którą można wejść i zobaczyć całe nasze życie. Nasze gimnazjum od początku, czyli od roku 1999, kiedy to powstało gimnazjum i kiedy to mamy założoną stronę internetową. To są już kolejne już prace wykończeniowe. Tak wyglądało na zewnątrz, tu jest elewacja kładziona, to już jest prawie, że końcówka. Tu trwają roboty wewnątrz budynku. Tak to wyglądało. Teraz jak jesteśmy tutaj, to zdajemy sobie sprawę. Proszę Państwa, tutaj ten człowiek, pan burmistrz regularnie z częstotliwością zegarka nas tutaj kontrolował, czy zdążymy, czy nie. Tutaj muszę powiedzieć parę słów do pana Darka Nakiewskiego, naszego konserwatora, który będąc zatrudniony na pół etatu, w zasadzie całość tego wykładował, pracował 12, będąc zatrudniony pracował 12 godzin. W ostatnim tygodniu to już wpisywał moje uwagi na kolejną listę 285, 290 i tak dalej, i tak dalej. A w ostatnich dniach to już sobie założył słuchawki na uszy, chyba po to, żeby mnie nie słuchać. Za to serdecznie dziękuję.
Ja już mam serdecznie dosyć. Swój gabinet przenosiłam 5 razy w starym budynku. To jest po raz 6. A to, proszę Państwa, zaproszenie, które do Państwa zostało wysłane na dzisiejszą uroczystość. Ale my nie tylko się uczymy, ale też się czasem bawimy. Tak wygląda obecna szkoła. A dowodem tego, że się bawimy, jest, będzie to zdjęcie, Panie Krzysztofie? Będzie. Tak jest, proszę Państwa. Na Dzień Dziecka startowaliśmy z Panią Dyrektor Budzińską mis w gimnazjum, ale tylko nas zakwalifikowali do misy. Nie udało się nam przejść dalej. Wspierał nas pan Musiał. Dziękuję serdecznie. A tutaj zapraszamy wszystkich do naszego gimnazjum. Mając takiego dyrektora, pan burmistrz, czy rodzice mogą być spokojni o przyszłość gimnazjum w Karpaczu? Szanowni Państwo, zabierze głos nasz człowiek we Wrocławiu. Karpaczanin, członek zarządu Sejmiku Dolnośląskiego, Andrzej Pawluszek. Szanowni Państwo, Panie Starosto, Panie Burmistrzu, drodzy goście, młodzieży, grono pedagogiczne, ja się niezwykle cieszę, księdza, księży, bardzo się cieszę, że mogę się uczestniczyć w tej uroczystości. To uroczystości niezwykle podniosłe, bo pamiętam parę lat temu, gdy rozpoczynano inwestycje, niewiele osób było przekonanych, że po pierwsze warto, a po drugie, że się uda. Okazało się, że nie tylko, że się udało, ale warto, bo wszelkie inwestycje w oświatę, wszelkie inwestycje oświatowe zawsze procentują, zawsze wracają potencjałem intelektualnym absolwentów. I gratuluję władzom samorządowym, gratuluję również troszeczkę samorządowi województwa dolnośląskiego, bowiem 430 tysięcy ze środków naszych samorządu województwa jest również zainwestowanych w ten obiekt, tak więc troszeczkę będziemy się czuli tutaj jako gospodarze. Pan burmistrz wspomniał o planowanej inwestycji hali sportowej w naszym mieście. Samorząd województwa w programie rozwoju bazy sportowej województwa dolnośląskiego wpisał to zadanie już na listę rezerwową i w przyszłym roku, o ile władze zapiszą odpowiednie środki w budżecie na ten cel, z naszej strony ja deklaruję maksymalny pułap dofinansowania. Panie burmistrzu, trzeba wysłać kupon. Dziękuję uprzejmie. Serdecznie dziękuję panu Andrzejowi Pawluszkowi. Jego ciepłe myślenie o Karpaczu jest powszechnie znane, a duże poczucie inicjatywy również powoduje, że nam jest we Wrocławiu łatwiej. Szanowni Państwo, idąc moim tokiem rozumowania, nasz człowiek w Jeleniej Górze. Zabierze głos starosta jeleniogórski, pan Jacek Włodyga. Szanowni Państwo, drogie dzieci, drogie młodzieży. Jest mi niezmiernie miło, że mogę parę słów dzisiaj do Państwa powiedzieć, ponieważ mówię je zarówno jako starosta jeleniogórski, ale także jako radny powiatowy, a przede wszystkim może jako mieszkaniec Karpacza. Piękne hasło, uwierzyć w skuteczność wartości, myśli, serca i wiary. Kiedy 2 lata temu wspólnie z panem kuratorem Sylwestrem Urbańskim i z panią dyrektor wizytowaliśmy to, co miało w perspektywie być szkołą, pojawiały się pewne wątpliwości. Kiedy to będzie? Za ile to można wybudować? I czy uda nam się w przeciągu najbliższych 2 lat, a przynajmniej w tej kadencji, zrealizować marzenia Karpaczan, ale nie tylko. Otóż, proszę Państwa, wierzyliśmy w skuteczność wartości myśli, serca i wiary.
I okazuje się, że to, ta wiara pozwoliła i na to, ażeby zmobilizować wykonawców, i na to, ażeby w jakiś sposób ułatwić władzom miasta Karpacza otrzymanie niezbędnych środków, bez których w ogóle nie można było mówić o tej szkole. Pan burmistrz Malinowski przypomina sobie naszą wizytę przed 2 laty, kiedy drapaliśmy się po głowach i myśleli, skąd te pieniądze wydobyć. Wydobyto. I tu muszę powiedzieć, a właściwie powtórzyć słowa prowadzącego pana Jacka Musiała, że w dużej mierze pomogli nam nasi ludzie. Pan wicemarszałek Andrzej Pawluszek, który zapewne, którego nie odstępowały myśli o tym, że tutaj potrzebne są najbardziej pieniądze, bo przecież to jest jego miasto, bo przecież on jest człowiekiem, który od 1. do 11. klasy w Karpaczu tutaj kształcił się, między innymi po to, ażebyśmy otrzymali to, co dzisiaj otrzymaliśmy. Ale również ja jestem absolwentem szkoły w Karpaczu i też uczęszczałem tutaj od 1. do 11. klasy. I pamiętajcie, młodzi przyjaciele, że za ileś tam lat również wy staniecie na naszych miejscach i także będziecie mogli albo spokojnie rachunek sumienia odbyć, albo będziecie mieli do siebie pretensje. Myślę, że wśród tych, którzy mnie słuchają, tych, którzy znajdą się w tym nowym pomieszczeniu, w tych pięknych, nowych salach, na pewno zagości optymizm, a przede wszystkim dynamika życia, której efektem będą dobre wyniki nauczania. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować władzom miasta Karpacza. Wiem, ile wkładu pracy włożyliście i ile nerwów w to, ażeby udało się dzisiaj znaleźć się w tej sali. Serdecznie gratuluję panie burmistrzu, panie wiceburmistrzu, który jest nauczycielem z krwi i kości, dzięki któremu myślę, że bardzo wiele tutaj rzeczy udało się właściwie ukierunkować. Ale gratuluję też wszystkim mieszkańcom Karpacza, że mogą znajdować się w tak pięknej sali, że większości ich dzieci mogą uczyć się w tak dobrych warunkach, bo to, że szkoła na to zasługiwała, to co prawda historia pokazana tutaj, ale to piękny dynamizm życia młodzieży. To programy artystyczne, które dotychczas odbywaliście na stołówce. Dziś już tego nie będzie. I to przyszłość, którą wyznaczy wspólna Europa i której wy niebawem będziecie dorosłymi udziałowcami. Wszystkiego najlepszego. Życzę, ażebyście traktowali, młodzi przyjaciele, tą szkołę, te ściany, te łazienki, te klasy jako swoje własne, ażebyście nie dopuścili, ażeby ktokolwiek inaczej pomyślał. To jest wasze i to jest wasza przyszłość. Życzę wszystkiego najlepszego. Dziękujemy panu staroście. Karpacz, gimnazjum w Karpaczu, społeczeństwo ma wypróbowanych przyjaciół. Do tych przyjaciół należą mieszkańcy miasta Reichenbach. W tej chwili głos zabierze burmistrz Reichenbach, pan Andreas Behr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Ihnen heute die Grüße und Glückwünsche zur Eröffnung des Gymnasiums vom Stadtrat Reichenbach und den Bürgern und der Lehrerschaft und der Schüler aus Reichenbach überbringen kann. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie. Chciałbym pozdrowić
Chciałabym pozdrowić Państwa z ramienia Urzędu Nauczycieli Mieszkańców Miasta Reichenbach. Es ist für eine Stadt immer ein besonderes Ereignis, wenn eine Schule neu in Dienst genommen wird. To jest bardzo ważne dla miasta, dla szkoły, kiedy powstaje nowy budynek, nowa szkoła, nowa instytucja. Wir haben es in Reichenbach erleben können, dass eine neue Schule ganz neue Impulse in der Gemeinde setzen kann. Nowa szkoła wysyła nowe impulsy również do miasta, do gminy. Und ich bin mir sicher, dass das auch in Karpacz der Fall sein wird. To również będzie przypadek w Karpaczu. Tak również będzie w Karpaczu. Und jede Investition, die wir in Schulen leisten, ist eine Investition in unsere Zukunft. Każda inwestycja w szkole jest inwestycją również w przyszłość. Für die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen darf uns einfach nichts zu teuer und zu schade sein. To nie będzie ze szkodą dla kształcenia naszej młodzieży. Und ich freue mich, dass dieses in Karpacz ähnlich gehalten wird wie in Reichenbach. Cieszę się, że odbywa się to tak samo w Karpaczu jak w Reichenbach. Das, was in der Partnerschaft noch nicht ganz so funktioniert, ist die Partnerschaft zwischen den Schulen. Aber das ist eine Aufgabe für die nächste Zeit, dass hier noch was zusammenwächst. To, co jeszcze nie funkcjonuje pomiędzy naszymi miastami, to taka współpraca między szkołami. Ich wünsche allen, die hier in dieser Schule als Lehrer sind und als Schüler sind, dass sie immer gern hierher kommen und später gute Erinnerungen an diese Schule haben. Mam nadzieję, że uczniowie i nauczyciele, którzy pracują w tej szkole, będą mieli miłe wspomnienia związane. Auf den Bildern der Präsentation haben wir gesehen, dass hier auch viel Sport getrieben wird und wir möchten das etwas unterstützen und haben deswegen ein kleines Präsent mitgebracht für den Sportunterricht. Tak widzieliśmy w prezentacji, wiele się tutaj dzieje w zakresie sportu i w związku z tym mamy taki mały prezent sportowy. Ihnen allen mein herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen Haus. Dankeschön. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Poprosimy teraz pana burmistrza miasta Karpacza o wręczenie pamiątkowych cegiełek osobom, które włożyły największy wkład w powstanie tego pięknego budynku. Bardzo proszę. Drodzy uczniowie, szanowni rodzice, drodzy goście. Wiem, że już uczniowie chcieliby jak najszybciej zajrzeć do własnych klas. Nauczyciele chcieliby rzeczywiście napisać pierwsze tematy lekcji, ale zanim pójdziemy do klas, poprosiłbym o wystąpienie pana marszałka Andrzeja Pawluszka, pana starostę Jacka Włodygę, projektantów naszego gimnazjum, państwo Futterwendlerów oraz Jarosława Fnatyka, a także poproszę przedstawiciela kuratorium, panią Jolantę Jaworską. Prosiłbym o wystąpienie. Szanowni Państwo, inwestycja dobiegła końca. Rzeczywiście trwała długo i była to praca bardzo ciężka. Dlatego chciałbym Państwu wręczyć 4 kg pamięci. Tą cegiełkę na pamiątkę, żeby rzeczywiście towarzyszyła nam i żebyście pamiętali, że Karpacz potrzebuje inwestycji w oświatę, nasza młodzież
ma rzeczywiście uczyć się w doskonałym warunku. Dziękujemy bardzo. Proszę uprzejmie o zabranie stolika. Drodzy młodzi przyjaciele, uczniowie gimnazjum, jeżeli jesteście zmęczeni, oczywiście możecie usiąść. Za chwileczkę zaprosimy Państwa na krótką część artystyczną przygotowaną przez nauczycieli, absolwentów i uczniów gimnazjum w Karpaczu. Proszę o wysłuchanie ich zainteresowaniem, bo mam nadzieję, że słowa, które Państwu przekażą, zapadną Państwu w sercach i w pamięci. Bardzo proszę. Tylko czasami posługiwać się rzeczami. Wiara jest wtedy, kiedy ktoś zobaczy listek na wodzie albo krople rosy i wie, że one są, bo są konieczne. Choćby się oczy zamknęło, marzyło. Na świecie będzie tylko to, co było. A liść uniosą dalej wody rzeczne. Wiara jest także, jeżeli ktoś zrani nogę kamieniem i wie, że kamienie są po to, aby nam nogi raniły. Patrzcie, jak drzewo rzuca długie cienie i nasz, i kwiatów cień pada na ziemię. Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły. Pewien mistrz podróżował kiedyś w towarzystwie swojego ucznia, który opiekował się jego wielbłądem. Któregoś wieczoru, kiedy zajechali do gospody, uczeń był tak bardzo zmęczony, że zapomniał uwiązać zwierzę. Panie, modlił się, kładąc się do łóżka, zajmij się dzisiaj moim wielbłądem. Powierzam go Tobie. Następnego dnia spostrzegł, że wielbłąda nie ma. Gdzie jest wielbłąd? Zapytał mistrz. Nie mam pojęcia, odpowiedział uczeń. Muszę zapytać o to Boga. Wczoraj, kiedy byłem zmęczony, powierzyłem go jego opiece. Jeżeli uciekł,
albo został ukradziony, to nie moja wina. To ty zawsze mnie uczyłeś, aby we wszystkim mieć wielkie zaufanie do Pana. Czyż nieprawda? Masz mieć wielkie zaufanie do Boga, ale najpierw powinieneś uwiązać wielbłąda, odpowiedział mistrz. Czy wiesz, że on nie ma innych rąk do pracy poza twoimi? Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy, że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem. I że wzrok, dotyk, ani słuch nie kłamie. A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem, są niby ogród, kiedy stoisz w bramie. Wejść tam nie można, ale jest na pewno. Gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli, jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną w ogrodzie świata byśmy zobaczyli. Niektórzy mówią, że nas oko łudzi i że nic nie ma, tylko się wydaje. Ale ci właśnie nie mają nadziei. Myślą, że kiedy człowiek się odwróci, cały świat za nim zaraz być przestaje, jakby porwały go ręce złodziei. Są takie dni, kiedy wychodzę popatrzeć na pewnego kamieniarza, który uderza młotem swój kamień, choćby lizy 100 razy, a na skalnym bloku nie widać nawet rysy. A jednak za 101 uderzeniem bryła zawsze pęka na dwoje. Ja zaś wiem, że nie stało się to od ostatniego uderzenia, lecz od tych wszystkich poprzednich. Thank you.